Państwa, witam. Ja dziś 17 lipca 2022 roku z Godowa, ze startu ultramaratonu Tour de Silesia. Będziemy się tam podziwiać, co to tam się odbyło i pojademy trasa. Także 100 km jadymy. Mamy czas 7 godzin. Jest dokładnie 9:30. 9:30, czyli o 5:30 musimy skończyć. 16:27 dokładnie. Trzeba skończyć. Dobra. A to próba sił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście ja tam z nimi nie rywalizuję w żaden sposób, bo to nie ma sensu. To jest w ogóle całkowicie inna liga. Więc z takimi wystawami to ma co się nawet szarpać z takimi harpaganami. Ale trasa przejechać jak najbardziej. Tym bardziej, że mam wgrany plik GPX, więc mnie poprowadzi, mam nadzieję. Ja, już mnie prowadzi. Zaraz będziemy skręcać w prawo. Tak się spodziewam, że większość tej trasy to pewnie będą asfalty. Oni na tych kolarkach jak jadą, to raczej na przykład by nie dali rady. A to są wojska. Jak widzę, to nawet musi wody. Ale chyba bardzo. Dajcie pozór, jaki tu jest pole, same jakieś słoneczniki, a ja jadę po ścieżce rowerowej. Jakkolwiek się nie startuje w jakichkolwiek turach, nie turach, jeżeli jest ruch drogowy normalny, no to przepisów trzeba przestrzegać. Jakkolwiek by to nie było absurdalne, te ścieżki rowerowe, no to jeździcie po nich, bo bezpieczeństwo jest co prawda najważniejsze. Ale też godzimy, że no to co teraz po tym jadę, no to to jest zwykły chodnik, a nie ścieżka rowerowa. Ale na co ścieżka rowerowa? Ja, gorzyczki.
do rzeczki. No i widzicie, i to jest właśnie to, o czym rzędzę. Temu chłopu należy się mandat. Świetne przepisy. Ale wiecie, no nie jeżdżą po czymś takim. Ja zrozumiem, bo cienkie koła i ścieżki są takie, jakie są. Teraz to maj te cesty. Także świetle przepisów należy się mu mandat, ale jeździć taki rygorystyczny by nie był, ale przepisowo jeździć trzeba. Żadne przepisy nikogo nie zwalniają. Niektóry, jeżeli jest ruch otwarty, trzeba stosować przepisy, czy się nam to podoba, czy nie. Jak się wylechało z Polzy, to musi być i Odra. Ja zrobimy fota. No to wyjechałem z miejscowości Odra. Tutaj mi pokazuje miejscowość Duszków, gdzie ja dawałem. Trasa TDS-u jest sam po prawej. Ale tak wiecie, ja nie cierpię za bardzo jeździć takimi ruchliwymi trasami. A że tam jest 10 metrów od drugi. Zresztą mnie regulamin nie obowiązuje. No, aby stać to szybsze. Albo jak to woli w tej Raciborskiej, to już dodają bardziej werk. Będziemy zjeżdżać z tego wału. Przypominam, że dzisiaj jadziemy redaj trasy Tour de Silesia, które się dzisiaj odbywa na dystansie. Jakoś bana nawet była, jak się to zlajdza z lody. To nie ma tak, że ja sobie no, ja jeździł asfaltami, że ja jeździł. To za trudno jeździć asfaltami. Na rozmaite futry, jakieś warzoły. Takie sprawy, to jest prawdziwy maraton, jak Wisła 1200, o to jest jedno fajne. Wejdzie Wisła 1200, dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, no, jechała do Lipca i o tego nie relacjonował, niż tego, że jechali z Gdańska, czyli odwrotnie, nie, jak rok temu, na Łopa.
O, ja tu się martwi go, do. No i pierwszy zawodnik, co zawsze wygrywał, Gołębiewski Radosław. On był w kole mnie Kajsi o 12 w nocy. No i on przejechał tam na dół. Dobra, teraz kręcimy do lewa. Sam Hanej. A, z tym gościem? No. Hanej jeło chiszcze. Dobra, widzę, spoko. Róbmy dziki z ruchu. A już się zagnał. Ale fajnie tutaj. Tam te SPD-ki mają. A jo, gdzie to rosnął na nogach, powiedziałeś, że to nie. Widziałem, jak się mój kamrat jeden ktoś wydupił na tym. To jest też ta jakby jazda na nartach z Kirajza. Tak to się go do. Że przy Kirajzie się nie odepiesz. Pieruna Józef Kajsi tajpnął. Jedynie drugi rozrzek. Druga melu. Oto mamy 5 minut straty czasowej. To jest dużo. Tam ci co jechali na tych SPD-kach, oni się za mną zagnali i też tak popędzili. Klasik go do Bajunia. Bajunia. Bajunia to organizuje. Jest w jakimś miejscu Bolesław. Teraz widzę, że to po niemieckiej tereny. Bolesław.
Nie, LKS Ruch, wolę. Aha. Na 41 km do miejscowości Kranowice. Po niemiecku Kranowic. Czemu? Bo sam jest mniejszość niemiecka. Teraz jedziemy. Prawda. Swoją drogą to ją dzisiaj w Czechach był. Dlatego, że... że przejeżdżał autem przestrzenie, bo to wygląda, że zatarał. Hanej na druga i wola jakieś pieniądze.
Jadę sobie dobrze się na lewo. To już mówię czesko granica. Ani że się nie skapował. Ale czego? Jakby się też szło zaparkować auto. Jakiś nadajnik. Ja no to że jest na półmetku w miejscowości Samborowice. Jest po niemiecku napisane. Jakiś Weltkrieg, czyli w wojnie światowej, ale dali to nie przetłumaczył. No ale cześć ich pamięć. Widzisz, jaki jest punkt kontrolny TDS w Pietrowice Wielkie. Dzięki. Jakieś chlewy po prawej, jakieś firmy, strefa ekonomiczna, tu chlewy. Jeszcze tak nie po niemieckie, bo to tak wygląda na to. I za chwilę lecimy w lewo. Innego wyjścia nie ma. Pokazuję, że tu jakoś i druga. A tu jedno. OSP Kornice. Dobra. Tam muszę się tam posilać. Nie, żyć nie dali. Gustaw tam był chyba. Ale nie wziąłem się dyskusja, bo czas na dni. A już mam 60 km. A przede mną jeszcze sztajfy koło Psiowa. Jak ja to przejadać się, sam mamy 12. To będę po prostu przez wzocy. Ale tereny Bajunia, widoki Bajunia. Także fajna sprawa. Chyba się na przyszły rok zapiszę i pojadę normalnie. Rok temu też tak godą, ale wiecie, sprawy covidowe mnie jeszcze trzymają, więc nie da się.
powiedział, ten co się nie wybrał na maraton. A właśnie w nim jedzie. Nieoficjalnie. Czy ktoś tu energy jakiś drink wyciepał na druga? I nie ma pana, żeby to zebrał. Gdzie to wezmę? Wyciepia do kusza. Sprzątać po tych pieronach. Nie dobrze. Tak się nie robi. To za pieron to wyciepał. Się do Hasioka nie chciało iść. To lepiej wyciepnąć. Na druga. Zadowolony, nie? Żerdzie to też po śląsku jest. A żerdzie to są taki, jakby to powiedzieć na polski, kurczę, nie wiem dokładnie, jakby to powiedzieć. Żerdź to jest taki patyk, taki sztyl. Chociaż nie, sztyl to też jest po śląsku. To się go do fana na żerdzi, czyli flaga na maszcie. Albo na drzewcu. O, taki drzewcz to drzewiec. O. Takiego. Albo też żerdzie, to też się go do na łaty, na dachy. No sam oficjalnie, że wjechał do Raciborza, chociaż jeszcze nie do miasta, ale miasto już widzę. Widzę też nasze góry, Łysłochora oczywiście musi być. Racibórz jest w dolinie, więc nie będzie takich widoków. Sam Hanej na wprost widzę elektrownia Rybnik. Tamte lasy. Widzę Charlotte'a, też widzę z Redoutów, Hołda. Ale tu je przeszczał. Ja, brama Morawski. Ale przeszczał piorunowy. Tak, no to na 69 km w Raciborzu rzecz pojąć. Nowe siły stąpują, bo teraz będą sztajty. Coś, czego nie cierpię, to takich dróg właśnie. Nie cierpię takich dróg. Mam nadzieję, że jak najszybciej mi zjada.
kolorowo jest. My jadziemy tutaj. Cibusz w dali. Tutaj jest po lewej stronie sklep objęty sankcjami u mnie, czyli Oszą. Ale Kastora ma już miejsce. Oszą jest objęty sankcjami, bo wspierają właściciel zbiorowa wojna na Ukrainie. Oszą, Decathlon i Leroy Merlin. A ja oczyszczę w kierunku mety. Pierwszy kryzys za mną, przed Raciborzem był, ale teraz już jest ok. Słuchajcie, jest taka informacja. Tutaj, gdzieś w tym miejscu przebiegała kiedyś przed II wojną światową granica polsko-niemiecka. Są szlaki, są drogi rowerowe, a oni się proszą o bandę. Chodźmy w to podnować. Dać Boże od kanału ulgi. Cały czas taką ścieżka robiona. I stęta do Polski była. Tam widziałem, że kolesi na kularkach mnie wyprzedził. Ale uniżerem jakieś te żele, to wszystkie energetyki, a jowóż, to zębar mimo więcej powera jak my. To już jest przód. Dawno KWK Anna. Pan Loki. Ale widać, że to jest szyb. O, 84 km. Czyli jeszcze pojada Kajsi przez Krostoszowice i Skryszów. Ale tu są sztajfy. Sztajfy fest. Ale było widać na wykręcie tej trasy. Dali przejeżdżą przez Kruszów. Słuchajcie, zatrzymał mnie taki jeden facet, też rowerzysta tutaj i się mnie pyta, co to za rajd jedzie. A ja mu godzę, że Tour de Silesia jedzie, nie? A wiele to kilometrów, nie? Tam, że powiedział, że 300, że 500 jadą. A my dzisiaj jedziemy na seta. A jedziecie, też żeś mu powiedział. W końcu, że mu zareklamował kanał Gustawa i swój kanał też. Także bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Mimo tego, że to jest jedynie oficjalnie. Okazało, że ja mu powiedziałem, że wyjeje od Czechowic dziedzic i okazało, że chłop no to na wienie. Mało kto taki widzę w Krzowie, żeby znali moje tereny. No w końcu Ślązok.
Katarzech jest we Włodzisławiu Śląskim, Kokoszyce. No to pozdrawiamy Buszkraftowego. Wołynię Kuszkela z Włodzisławia. Nie myślałem, że to przez Włodzisław pojedzie. Ale fajnie, Włodzisław jest znany. Tam jedzie przede mną jeden z uczestników jeszcze. Wszyscy na wielu za uczestnikami, nie jadą tu bez wyjścia. Ale cicho szar. Jada ich trasą. Medalu dzisiaj nie będzie, ale... Mógł się nie zapisał, ale to tak testuje. Myślę, że dam radę na takim dystansie. Jak się wyrobię w te 7 godzin, to będzie super. No co mnie nerwuje, to szkoda, że to takimi głównymi drogami wyznaczył. Dalej jest Włodzisław, ale my skręcamy w prawo. Na Mszana. Ale nie wiem, czy do Mszana i Wydynie. No to wjechałeś do Krostoszowic i to już są ostatnie kilometry tej mojej dzisiejszej trasy Tour de Silesia. Wszystko na to wskazuje, że roba to ukończy jednak i zmieści się w czasie. To teraz jeszcze 3-4 km i będzie wszystko jasne. Przed nami Łysochora było widać przed chwilą. Teraz już są zjazdy.
zawarłeś pętla. Gotowi. Zagrożone. No to, że niecałe 6 godzin przejechał. Także myślę, że w przyszłym roku już oficjalnie doba na tur Residencja. Trochę ochrypłe, może jest żadloda. Do medali dużo. A Krzysztof za innym jechałem, nie? Aha, kurde, tu mam auto, ja wyciągnąć. Thank you.
Dobra, no to jeszcze jedyny kajdniaczek. Kurwa, no jeszcze mało. Przejechał 105. Jeszcze 30 razy. Zobacz. O, Paweł Pieczka. Rajzów nieznane. Strona jest taka. Także Roba może się zapisać w przyszłym roku. W końcu, że cała trasa przejechał.